Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie z północy Polski. W szczególny sposób witam i pozdrawiam tych, którzy dzisiaj, 27 lipca, obchodzą swoje urodziny, swoje jubileusze. Przewodnik biblijny z Biblią na co dzień daje nam na dzisiaj, jako myśli przewodnie, dwa fragmenty biblijne. Pierwszy z nich czytamy w księdze proroka Izajasza, w 43 rozdziale, 11 wersecie. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Drugi fragment z Nowego Testamentu, z Ewangelii według świętego Jana, zapisany jest w 17 rozdziale tejże Ewangelii, w 3 wersecie. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. W czasie wakacji, urlopów lubimy podróżować. Niektórzy mają swoje ulubione miejsca, destynacje, w których spędzają swoje urlopy każdego roku i nie wyobrażają sobie, aby spędzić ten wolny czas w innym miejscu. Inni wybierają podróże w odległe strony globu, czasami bardzo egzotyczne podróże. Wiadomo, że gdziekolwiek byśmy się nie udali, w jakąkolwiek podróż, to każda z nich uczy nas czegoś nowego. Poznajemy historię, poznajemy geografię, faunę, florę, poznajemy także kulturę i zwyczaje oraz ludzi, którzy mieszkają nieczęsto bardzo daleko od nas. Sam bardzo lubię podróżować. Jestem wdzięczny za to, że mam takie możliwości. Poznawanie ubogaca nas, otwiera nas na innych, pozwala pewne rzeczy zrozumieć albo może na niektóre spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Dzisiejszym słowem jednak Bóg przypomina nam, że są też rzeczy, które są niezmienne i dla nas, chrześcijan, fundamentalne. Jest to wiara w jedynego Boga. Boga, który dał nam życie, który daje nam zbawienie, który uwalnia nas od grzechu, od tego wszystkiego, co nas na co dzień obciąża, co jest naszą słabością i z czym się borykamy każdego dnia. Dlatego Bóg zachęca nas do tego, abyśmy poznawali nie tylko świat, nie tylko piękne kraje, nie tylko wspaniałe krajobrazy i jego stworzenie, ale jego samego, abyśmy zagłębiali się w Jezusa Chrystusa, bo On objawił się w Nim przez swoje Słowo. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy odkrywali, że jest On Bogiem, który ma dla nas plan, i otwiera przed nami przestrzenie, których nie bylibyśmy w stanie zgłębić podczas żadnej z naszych wakacyjnych podróży. Tego, aby Bóg był z Tobą każdego dnia, o każdej porze, w każdej sytuacji, życzę Ci na dzisiaj i na każdy kolejny dzień Twojego życia. Niech dobry Bóg błogosławi Ci w podróży, którą odbywasz od dnia urodzenia aż do dnia rozstania się z tym światem. Amen.